Częstochowski Norwid nie tylko stoi siatkówką. 9 LO może się pochwalić olimpijczykami. Ta grupka uczniów to najtęższe umysły. To najnowsza kadra olimpijczyków, duma całej społeczności szkolnej. W zeszłym roku szkoła mogła się pochwalić wspaniałą 14 uczniów, którzy otrzymali nagrody prezydenta miasta. A w tym roku? Mamy już 10 uczniów, którzy są zwolnieni z egzaminów maturalnych, z przedmiotów takich jak biologia, chemia, historia. Więc to są niesamowite osiągnięcia. A to nie koniec, bowiem w klasach trzecich też nie brakuje orłów, którzy za rok będą zwolnieni z pisania matur. Fantastycznie jest pracować z takimi uczniami, gdyż uczniowie ci wybiegają materiałem poza program i mogą brać udział z powodzeniem w olimpiadach przedmiotowych. Wśród nich Miłosz Olszewski, laureat konkursu Los Żołnierza Dzieje Oręża Polskiego, który być może zostanie prawnikiem lub historykiem. Ta olimpiada, która de facto daje indeks między innymi na Uniwersytet Jagielloński na takie kierunki jak prawo, ekonomia, administracja, to jakbym się niestety rozminął z medycyną, ale aktualnie cały czas nią celuję, to postarałbym się właśnie rozwijać właśnie w tych innych naukach, żeby przede wszystkim to doświadczenie, które będę nabywał, mógł przenieść już potem na, nazwijmy to, grunt narodowy. Ważne jest przede wszystkim kształcić nowych młodych ludzi, którzy przecież de facto będą nowe społeczeństwo tworzyć. Zapewne sukcesy tych młodych ludzi wiążą się także z projektami unijnymi. Zaczęliśmy od Comeniusa, Erasmus+, program Power. Współpracujemy z szkołami fińskimi, hiszpańskimi na stałe. Prowadzimy wymiany tygodniowe, ale też wymiany mega unikatowe, takie miesięczne, gdzie nasi uczniowie przez miesiąc mieszkają u rodzin hiszpańskich, fińskich. Później ci uczniowie przyjeżdżają do nas. A wszystko to można nazwać wartością dodaną. Wartość dodana to jest wszystko to, co uczniowie potrafią wyciągnąć poza typową, codzienną rzeczywistością szkolną. Umiejętności miękkie, czyli dogadywania się w obcym terenie, umiejętności radzenia sobie w niespotykanych sytuacjach, no i czyste umiejętności techniczne, na przykład wypełnianie dokumentów w języku obcym. Do tego należy jeszcze dodać jeszcze jeden ważny program FLEX pod patronatem ambasady amerykańskiej. I w kolejnym roku szkolnym dwójka naszych uczniów wyjedzie na rok do szkół amerykańskich studiować. Myślę, że doskonała dla nich droga życiowa, spróbowania czegoś nowego zupełnie.